Program integracji romskiej wywołuje coraz więcej sporów. Tym razem Władysław Pazdan, wójt gminy Limanowa, chce powielić pomysł Władysława Biedy, burmistrza Limanowej, który mniej więcej rok temu postanowił o przesiedleniu jednej z rodzin mieszkających na ulicy Wąskiej do Czchowa. Zostały poniesione nakłady na przygotowanie tego budynku i to nie może być tak, że teraz komuś po prostu się wydaje, że jednak się mu rozwidziało. Pomysł ten wzburzył czchowskim urzędem, a włodarz miasteczka Marek Choduba skrytykował działania Władysława Biedy i wydał zakaz zasiedlania dla Romów. Zgodnie z rekomendacjami, jakie przedstawia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krzysztof Marcinkiewicz, rzecznik prasowy wojewody małopolskiego. Wójt gminy, który chce zakupić nieruchomość dla społeczności romskiej na terenie innej gminy, powinien w takim dżentelmeńskim stylu skontaktować się, porozumieć z tym wójtem innej gminy w taki sposób, aby zmniejszyć skalę takiego, można powiedzieć, niepokoju społecznego. Czy tu można tak stwierdzić z tego, co pan powiedział, że ta sprawa będzie oczywiście tutaj rozstrzygnięta po stronie burmistrza Czchowa? Oczywiście czekamy na rozstrzygnięcie sądu administracyjnego. W świetle niedzielnej pielgrzymki Romów do Limanowej myślałem, że obyczaje trochę wystygną, ale tak się nie stało. To jest nic nowego, dlatego że idziemy ścieżką, to co już przećwiczył burmistrz miasta Limanowa. Emocje są większe z tym związane i z tym trzeba żyć po prostu. Pięcioosobowa romska rodzina z Koszar miałaby zamieszkać w tym barku. Gmina Limanowa zakupiłaby dla niej dom. Pieniądze na ten cel miałyby pochodzić z rządowego programu, którego celem jest poprawa sytuacji bytowej i socjalnej. To przede wszystkim nie mój pomysł, dlatego że w maju, kiedy miałem przyrzeczone, że dostanę środki na zakup domu dla rodziny romskiej z programu mniejszości narodowych, ja rodzinę wezwałem i kazałem sobie szukać mieszkania, lokum, w którym w przyszłości chcieliby sami zamieszkać i państwo bądźciowie szukają mieszkania i znaleźli w tym barku. Właśnie, proszę powiedzieć, dlaczego akurat ta rodzina? No bo ta rodzina miała trudne warunki lokalowe na Koszarach, ona mieszka u rodziny, jest im ciasno i z naszej wiedzy i opieki społecznej oni zostali wytypowani do zakupu mieszkania. Na to jednak nie chcą się zgodzić zarówno mieszkańcy, jak i Paweł Ptaszek, wójt Tymbarku. Moje stanowisko wynika z opinii mieszkańców. Mieszkańcy protestują przeciwko takiemu rozwiązaniu, przeciwko zakupowi tej nieruchomości w ramach programu. W miniony poniedziałek obaj samorządowcy spotkali się, aby porozmawiać na ten temat. Mamy do końca roku jeszcze trochę czasu i dzisiaj pani Bądźcio była. Powczoracie delegacji wójta z tym barku z mieszkańcami. Problem jest jednak złożony, a teraz limanowska gmina, jak i jej włodarz po protestach i społecznym sprzeciwie najprawdopodobniej ze swojego pomysłu się wycofa. Dzisiaj była pani Bądźcio, z tego co wiem, ona jedzie do wojewody. Ja przed chwilą rozmawiałem z panią pełnomocnik, panią dyrektor od pana wojewody. Jesteśmy w kontakcie. Daleko jeszcze do końca roku, natomiast dzisiaj próbowałem pani Bądźcio zasugerować, żeby szukała gdzie indziej, bo Tymbark będzie zablokowany. Czy można uniknąć tego typu problemom w przyszłości? Na razie nie wiadomo. Być może rozpatrywana przez sąd sprawa pomiędzy Limanową a Czchowem będzie swego rodzaju ścieżką ich rozwiązywania. Jednak trzeba sobie zadać pytanie, czy skuteczne egzekwowanie prawa będzie szło w parze również z dobrze pojętym interesem społecznym. Proces integracji Romów, on jest pełzający, on jest wolny i on wiele lat jeszcze potrwa. Józef Budacz, TV28.